Witaj w nowym roku. Mam dla ciebie kilka nietypowych życzeń, które mogą bardzo zmienić jakość Twojego życia. Parę dni temu, 31 grudnia, obchodziłem swoje już 68 urodziny. Byłem wtedy na pokładzie luksusowego statku płynącego przez Morze Śródziemne. To uniemożliwiło mi nagranie tych życzeń wtedy, ale nadrabiam to teraz. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Siedząc tam na balkonie naszej kajuty, uświadomiłem sobie, że kiedyś całkiem inaczej, znacznie, naprawdę znacznie skromniej wyobrażałem sobie możliwości, jakie może mieć człowiek, jak jest w tym wieku, jak ja teraz. Gdyby ktoś mi dawno temu powiedział, jak będę żył w ciągu ostatnich, powiedzmy, 30 latach, to zarzuciłbym mu kompletny brak realizmu. A gdyby ktoś powiedział, jak przeżyję ten ostatni 68 rok mego życia, tak jak przeżyłem, to bym go po prostu wyśmiał. A jednak mam za sobą jedne z najlepszych 12 miesięcy mojego życia. Nie przepracowując się i nie naruszając, co ważne, rezerw finansowych, przez większość czasu robiłem, co chciałem, kiedy chciałem i z kim chciałem. Do tego w towarzystwie mojej wspaniałej, inteligentnej żony Karoliny. Robiliśmy różne rzeczy jako ciekawostka. Oboje lubimy na przykład teatr. I w tym roku byliśmy w sumie na 42 spektaklach w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Londynie. Nie liczę już pokaźnej liczby koncertów, bo i w tej formie bierzemy udział w życiu kulturalnym. Odwiedziliśmy też podobną liczbę ciekawych miast w Europie i okolicach i to nie uganiając się za biznesem, tylko dla czystej przyjemności zanurzenia się w innym środowisku i w innej społeczności. Ja mówię to teraz nie po to, żeby pokazać, jak jestem super gościem, bo wcale takim nie jestem, ale po to, żeby pokazać, co jest możliwe. Możliwe nawet dla emeryta, który dostaje od państwa, kiedy ostatnio sprawdzałem, 514 zł emerytury. Ty Prawie na pewno jesteś znacznie młodszy ode mnie, więc masz teraz dwie możliwości reakcji. Możesz powiedzieć, jak niektórzy komentujący: Co za bzdury opowiada ten stary facet? Często spotykam się z takimi reakcjami i są mi one dość obojętne. Ale możesz też pomyśleć: Jak taki Aleks może, to ja powinienem móc tym bardziej. I słusznie. Właśnie tego podejścia z całego serca Ci życzę. Dlatego pozwól, że złożę Ci teraz nieco nietypowe życzenia noworoczne. Życzę Ci po pierwsze, abyś jak najprędzej pozbył się tego, co hamuje Cię w życiu. Głównie dotyczy to tych ludzi, którzy od Twojego życia wnoszą głównie problemy niespowodowane przez Ciebie i jak pijawki pozbawiają Cię nie tylko zasobów materialnych, ale też energii życiowej i optymizmu życiowego. Po drugie, abyś potem znacznie poprawił Twoje poczucie własnej wartości i świadomość tego, na co Ty zasługujesz w życiu. Te rzeczy w Polsce są często niszczone, a, ale jak się pozbędziesz tych pijawek z punktu pierwszego i zaczniesz zadawać się z zupełnie innymi ludźmi, to zobaczysz, jak łatwo można to poczucie własnej wartości po prostu poprawić. Wiedz, że możesz to zrobić znacznie szybciej, niż przypuszczasz, tylko potrzebujesz do tego odpowiednich ludzi. Po trzecie, abyś uświadomił sobie, co tak naprawdę dla ciebie jest ważne i zaczął postępować według własnych priorytetów, niezależnie od tego, co o tym sądzi Twoje aktualne otoczenie. Pamiętaj przy tym wszystkim o biblijnym, kochaj bliźniego swego jak siebie samego i potraktuj to serio. Czwarte życzenie, abyś uświadomił sobie, że Twoje życie. Niezależnie od tego, ile w tej chwili masz lat, w każdej chwili może się zakończyć. Brak tej świadomości powoduje, że ludzie marnują ogromną ilość czasu swojego życia na rzeczy w sumie mniej dla nich ważne. Czasem też marnują życie na zarabianie kasy, której nie potrzebują aż w takich ilościach, zapominając, że w większości z nas pod koniec życia najprawdopodobniej bardziej zabraknie czasu niż zabraknie pieniędzy. Życzenie piąte. Życzę Ci, abyś na własnej skórze doświadczył, jak wielką poprawę jakości Twojego życia może wnieść dzielenie go z odpowiednią, podkreślam, odpowiednią osobą. I przez dzielenie nie rozumiem wspólnoty gospodarczej czy wspólnego mieszkania. Rozumiem przez to autentyczną bliskość, pełną otwartości i intymności. I oczywiście też dobrego seksu o tym nie należy zapominać. W tej dziedzinie ilość nie zastąpi jakości, o czym wielu ludzi nie wie. Ja też nie wiedziałem, ale po intensywnych, praktycznych studiach przekonałem się, jak jest, poślubiąc właśnie Karolinę, co wiązało się z rezygnacją z wielu innych opcji, a okazało się fantastycznym pociągnięciem życiowym. Życzę Ci też takiego doświadczenia i oczywiście znalezienia odpowiedniego partnera do takiego życia. Po szóste, last but not least, życzę Ci, abyś zadbał o dobrą formę. Umysłową i fizyczną, będziesz jej potrzebował do delektowania się wieloma przyjemnościami życia, szczególnie tymi we dwoje. Do tego, jak widać choćby po mnie, no nie trzeba aż tak wiele. Ale pewne minimum musisz mieć i musisz o to zadbać. Jeżeli jeszcze oglądasz ten film, to zapraszam cię do całkowicie bezpłatnego korzystania z moich doświadczeń na moim kanale YouTube, czy też na spotkaniach widzów i czytelników, które też są bezpłatne i z których masz już kilka nagrań na kanale. W najbliższym czasie na pewno zorganizujemy takie spotkanie w Krakowie, a jeśli znajdzie się pasujące pomieszczenie, to też we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Trójmieście. Masz tutaj jakiś pomysł, to odezwij się do mnie. I oczywiście korzystaj z tego, co już jest udostępnione, i to korzystaj na maksa, bo jak już powiedziałem, nie wiadomo, ile czasu mamy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Ciebie w nowym roku 2024 i zrób sobie życie jeszcze lepsze od mojego. Da się, tego Ci życzę.